którym roku się urodził? W piątym. W 1905 roku. Urodził się tutaj w lesie tam. Także tata sobie tam uplanował, że będzie już bardzo wielkim gospodarzem. Z opowieści mojej babcie. Babcia bardzo umiała mówić, że miała troje dzieci i już zakorzeniła się tutaj w tym lesie. Chciała już tak być gospodarzem, a dziadek gospodarzem. Ale kazali wyjeżdżać. Chodzaj, siadaj, ujeżdżaj. I wzięli konia swojego, wyprowadzili, siedli i pojechali. Ale na granicy zabrali im łoszeć, tego konia. Zabrali, powiedzieli, że będą jeździć one same i nic mu nie zrobią. Będziecie wracali, oddamy wam. Niby w formie żartów, niby w formie prawdy. Dziadek się pożegnał z tym koniem i powiedział, zawieźcie mnie gdzie najlepiej. Więc go zawieźli do Rowna. No to do Rowna tego zawieźli. Babcia mi mówiła Rowno, więc ja tak mówię. Do Rowna zawieźli, ale dziadek obejrzał się, popatrzał, mówi, jeszcze widzę swoją siedzibę niemal stąd. No, ale jakoś się zgodził. I tak tam był. Było troje dzieci. I to jeszcze było za cara, jak chyba. Tak przypuszczam, bo było dobrze bardzo. Dali dla dziadka pracę, mimo że nie był fachowcem. Ale umiał robić beczki, umiał robić taborki, stołki, różne takie rzeczy. I powiedział ktoś mu tam z takich, no, który miał prawo powiedzieć, że będzie tutaj człowieku dobrze tobie, a umieniesz nieprzyjemności, wojnę, różne rzeczy. I dlatego wzięli na to ssyłkę i resztę zabierzem, ale nikogo nie wzięli, uciekli ludzie do lasu. A dziadek po prostu chciał być na prawie, i pojechał. I właśnie zaczął od beczek, od wiader drewnianych. Nic innego nie było do roboty, fabryk nie było tam. Ale dobrze bardzo zarabiał, bo tego tam brakowało. To tak szło, że zrobił raz dwa majątek. I cieszył się do babci, że wszystko będzie dobrze, przeżyjemy wojnę, tutaj spokojnie będzie. Ale niedługo to trwało. Ile trwało, też tego powiedzieć nie mogę, bo nie pamiętam. I już się trochę pogorszyło tam w tym, w ich życiu, ale to już trwało i trwało. Już oni mieli nie troje dzieci, już robiło się ich pięcioro dzieci. Dorobili się. Ale wrzuciła się choroba w całej okolicy. A ta choroba to się nazywała tyfus. A tam były różne choroby. I tak zwana cholera. Także między innymi zachorowali i dzieci, nie wszystkie, i babcia, i dziadek. I ci, co byli w domu, przeżyli. A dziadek był w szpitalu i zmarł. Wtedy się urwało wszystko. Trudności, bo dzieci pięcioro, babcia po tym tyfusie, jak wstała, to od wiatru się waliła, ale przeżyła. Ciocia, co była najstarsza, córka babci, najstarsza miała 17 czy 18, gdzieś w tym wieku była, że była taka samomłodzieńcza, grubsza, dużo krwi miała, to też bardzo przeżyła. Aż straciła jedną nerkę, ale przeżyła. No i na tym się skończyło, że dobrym zaczęła się wielka bieda już. Żebractwo. Babcia pracować nie mogła, bo dużo. Dwoje dzieci było małych, prawie bliźniaki, no ale nie bliźniaki. Także musiała być z nimi, ratować dzieci. A jedno dziecko, co była niewidoma ciocia na jedno oko, bo tam straciło to oko, lekarzy nie było, było bardzo trudno. I to zabrali, przyjechali, zabrali ją do domu dziecko. Babcia nawet nie wiedziała, gdzie ona jest, aż później się dowiedziała. Bo była nędza już wtedy. Wtedy już była nędza prawdziwa. Ale nie zachorowali małe te, tylko starsza ciocia
i babcia, a dziadek zmarł. I wtedy była bieda, 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 aż w końcu dostali wiadomość, że mogą wracać do Polski. Ale biedne. A tato mój miał 12 czy 13 rok, było mu dla babcia. To przyszedł jakiś taki bogatszy, jak nazywali bamber, i wziął tata, żeby pas u niego kozy. No i był bardzo posłuszny, dobry, i ten gospodarz mówił, że ty będziesz, ja będę pas na co dzień, a ty tylko w niedzielę, a musisz chodzić do szkoły. On mówi, rzucił się do niego z wdzięcznością, że to taki jest dobry, że chce go posłać do szkoły. Bardzo chciał się uczyć. Więc poszedł on, chodził do szkoły, ile tam mógł. Przy tych kozach, jak pas, to się uczył, douczał się sobie z książek tych, brał ze sobą. Gospodarz był dobry, przywoził kiedy niekiedy tam żywność do domu dla rodziny. I także było jak było, ale już trzeba było wyjeżdżać do domu. I jak wyjeżdżać, z czymś, tam, z tyloma dziećmi, taka słaba kobieta po takich chorobach. No ale jakoś pomalu wojsko pomagało. Podwozilo ich po trochę. Bardzo strasznie głodowali. Tato mówił, że się zapoznał z tym wojskiem, jako młody chłopczyk taki. To dawali mu takie odpady, jelita do zwierząt. To mówi, jak wezmę, zawiążę paskiem. Zdejmie z siebie pasek i zawiążę, żeby to ciągnąć. To tak wykradną, że tylko zostanie to, co w pasku. I to babcia gotowała, co to już doniósł do domu i tym karmiła te dzieci. Ale już wtedy i tyfus się nie czepił z głodu. I tak dociągnęli się do Buga. Tutaj przy Bugu jakoś też wojsko, ale jakie to już ja tego nie wiem. Czy to było sowieckie, czy to było polskie. Tylko ktoś ich przewiózł promem. Dlatego do dziś pamiętam prom na Bugu. A ja zobaczyłam budynek teraz i mówię, to nie prom. Prom to ja pamiętam, jak mi babcia opowiadała, że była podłoga i ona płynęła, ta podłoga. A tutaj to domem płynęłam do Anglii. I tym promem ich przywieźli na tą stronę i babcia zobaczyła, że jest już gdzieś na Pawliukach. I wtedy dopiero ktoś był na łące swoje, ludzie byli, poznali, powiedziała babcia, kim jest, jak to. I dowieźli ich do domu z tymi dziećmi. A dom był na Zaświatyczu, tam, w tych krzakach. Wie, gdzie to jest, tak? Tak, tak. No, a w tym domu zamieszkała dziadka siostra, dziadka matka, czyli mojej babci teściowa. I już wtedy ta mama teściowa zrobiła miejsce w jakiejś tam komórce. Ale to jeszcze tak musiało być ciepło, skoro w komórce byli. No ale powoli, powoli zobaczyła, że babcia taka jej dobra i że jakoś trochę z tych brudu się obczyścili, bo już ciocia była zdrowsza, wszystko to w jeziorze jakimś poprali i wpuściła ich już do jednego pokoju, tam, jakie tam były pokoje, bud, no ale zawsze pomieszczenie i dach był. Tata już rósł i mówi, że ja potrzebuję do babci jakieś gdzieś znaleźć pracę, bo ja już, ja jestem najstarszy. To znaczy, najstarszy, nie, najstarsza była ciocia, ale ona po tyfusie i nerki nie miała, to taka była chwiejka, ale rozumiem. On z mężczyzn to był tylko jeden. No i liczył się, że jestem starszy. Reszta siostry, no tak. Tak, jedna niewidoma, druga bez nerki, babcia taka o sobie jak piórko, tylko tato. A tato był, ani zachorował, ani nic, tak jak trzeba. A gdzieś opodal budowali mosty, w Urchówku czy we Włodawie. Trudno mi to powiedzieć, bo zapomniałam, czy to na Bugu, nie wiem. I przychodzili, bo tam nie było budynku, przychodzili, aż tam się do nich pogrzeć czy czymś, czy pojeść jakieś coś gorącego, wody jakiej. I zobaczyli, że taka biedota. I mówią, że to dopiero przyjechali niedawno z Rosji, nic nie mamy, mąż zmarł, nawet nie wie, gdzie kto pochował, czy nie pochował.
No cóż taka kobieta widziała, jak ona była sama, już umarła prawie. I mówi, mój dzieciak chce, gdzieś może dalej być im jako robotę. On wszystko by robił. A oni mówią, no to niech on pójdzie. Jezu, pójdzie z nami. Spróbuje na te mosty. I tato ucieszył się, ubrał się jak zwykle swoim paskiem, tym co ciągał te jelita. Poszedł z nimi i nie wrócił jedną noc. Babcia myślała, że go utopili. No nie przyszedł dzieciak do domu, toż to 13 lat chłopak. Nie wyrósł bardzo tam, bo nie było po czym wyrosnąć. 13 lat, czyli rok 1918. 13 lat tato miał. No tato, czyli 1918. Bo aha, 1905 czyli... urodził aha, się. Aha, to czyli dobrze czyli mówię. Czyli po rewolucji, tak, bardzo aha. Dobrze. Ja to pamiętam, bardzo że taki dobrze. Był młody no. I taki jak rózga cieniutki, ale robić chciał. I wrócili na drugą noc, przyszli z nim i tato mówił, ucieszył się, babcie tak ucałował, że to on dostał pracę. A już ręka spuchnięta, bo już tak robił, żeby chociaż go nie wygonili. I tam i ciąć trzeba było, przycinać, to nie było takich jak teraz maszyn, tylko wszystko ręcznie było robione. I wszyscy się ucieszyli. I przynucowali i poszedł i mówi, że już nie czekajcie na mnie, ja wtedy przyjdę, jak będę mógł. Nic mi się nie stanie, ludzie dobry, jeść mi dają. Odzież dostał taką, choć większą, ale dostał, jako tam dostał, buty też dali mu. I już tak zaczął pracować, aż zarobił sobie na odzież. Płacili mu tak jak trzeba. Życie wracało do normy. A tato dorastał. Jak dorósł, zaczął się żenić. Nie miał jeszcze 18 lat i tak było, że się ożenił. No i jak u każdego, rodzina powiększyła się, zaraz dzieci, ale tata był bardzo i bardzo i bardzo pracowity. To, co się dało robić ręcznie, to wszystko na świecie zrobił, aby zobaczył. Poobserwował, ubrócił i wszystko zrobił. Zawsze mu się udawało. Zawsze wszystko było dobrze. Budować zaczął domy, zarabiał dobrze, ale ciągle coś mu brakowało. Mówił, że on bardzo gospodarzyć nie lubi do mamy. Że to nie jego. Jego to nie zadowoli, że on gospodarkę to marnuje. Na gospodarce trzeba albo pracować, albo gospodarkę oszukasz, albo ona ciebie oszuka. To jedno albo drugie, a ja nie bardzo mówię, do tego się nadaje. Ale mama tak chciała, żeby gospodarzył, że my mamy czworo już dzieci, że ty musisz gospodarzyć. To on, tak jak to on mówił, ja to kaleczę. Kaleczę, ale przy tym coś zarabiał. Wyprawiał skóry, czego nikt nie robił. Ale tato tak oto tu kupił gdzieś, ktoś wyrzucić chciał to za parę groszy, to tu nazbierał to i zrobił takie na podwórku, że my nie mogli wejść, bo to był nieprzyjemny zapach tego. A on mówi, ale jak będzie w kieszeni, to wtedy będzie przyjemny. Później kupił takie stare maszyny szerokomłotne, części i złożył to, ale już dorastali chłopcy. Pomogli już, brat pomógł, zużyli te maszyny, zrobili sobie z czterech dwie. I poszli młócić do ludzi, zarabiać. To już wtedy to naprawdę było dobrze. Ale nie trwało to długo, bo zło swoje robi, później znowuż wojna. Brat umarł, najstarszy. Tak jak tam dziadek, a tutaj brat, nie było leczenia. Powiedzieli, że tyfus plamisty, a on miał zapalenie opon mózgowych. Później jeszcze pobudowali, my mieszkali pod lasem. Tak, tak, to wiem. Tak. Zrobili kilka kaszarni, ze dwie, ze trzy tam było. Na do robienia kaszy. Do robienia kaszy. Kasza przeważnie gryczana i jaglana. Jaglana, tak. Tak chciał ryby.
kupali ręcznie sadzawkę, nie koparko, tylko wykupali 3 takie duże stawy. Jeszcze one są tam pod lasem. Tak, tak, tak. Są jeszcze te stawy, już zarośnięte trochę. Było tak, jak trzeba. Aż doszło, jak wykopał te sadzawki, jak kopał, znalazł bardzo duży kamień. Ogromny, taki, no bo ja wiem, jak na pół ten koc może, na pół ten chodnik, może tu krótszy. Taki duży kamień. Wtedy nas wszystkich zwołał ze szczotkami, idźcie no zobaczyć, coś wykupałem. My się cieszymy, nie wiemy czym, ale się już cieszymy. Wyczyścili go szczotkami, umyli, ale nie można go ruszyć, bo to ogromny. Ale tato jak zwykle sposobem jakimś go podważał, podważał, podważał i przewrócili jego na drugą stronę i tak przewracali, przewracali po kawałku i aż na sukrze, na wyżej wyciągnęli go i tato jakieś litery tam odczytał, popisał wszystko, obejrzał te, czy się kruszy ten kamień, z tym, że on był pęknięty i te niektóre kawałki od tylko, że były bez liter, bez... A to tak jakby jakiś zamek był, jakby jakiś pałac. Jak to tato wszystko umiał wytłumaczyć nam, że tam są takie różne... I wtedy mówi tak do mamy. A jakby ja tak spróbował i ja tak robił. Mama mówi, oj, chodź się już nie czepiaj tego, bo ja już tego nie zniosę, ja już tego nie wytrzymam. Już w tym domu nigdy nie wytrzymam. Ale cicho, cicho, zobaczymy, coś ja będę robił. I wziął się takiego kamyczka, postawił go na taborku, patrzał, patrzał, patrzał. No i poszukał sobie tych narzędzi, pilniczek, luteczek, dłutko i siedział i tak postukiwał, postukiwał. Nikt nie przychodzi do mnie, nie przeszkadzać. I zawołał nas za 2 dni i mamę. No zobaczcie, no, czy to coś do czegoś podobne? Mama mówi, no już tobie to coś niedobrze, coś ty to robisz. Skamieniał to, ktoś to ci zwróci na to uwagę. Tato mówi, ja i ty i nasze dzieci. Jak to obczyścił, już dokończył, to było na co się popatrzyć. A mówi, za ciężko. To on zaczął z drzewa robić. To pierwsze zaczął z kamienia, a później zaczął robić z drzewa, różne takie. Z dębu czarnego kupował. No z tego dębu robił różne takie figurki, może nie wychodziło na początku, ale później coraz lepiej i mówi, może ze mnie co będzie jeszcze. O, ja nie taki stary, jeszcze ja coś zrobię. Tak sam siebie podchwalił, a mama mówi, że to już ty nas zlicytujesz z tym wszystkim, bo nic nie robisz, tylko siedzisz przy tym. Zabierali te rzeźby, dostawał tata nagrody różne. Wszystko się zaczęło, on mówi, ja mówił, że ja coś zrobię. I wtedy znowuż były dochody różne. I tak robił do końca swego życia już. I drewniane, i z kamienia, i z marmuru. Co napotkał, to żaden kawaleczek nie zmarnował się. Z tego coś zrobił. Wystukał, wystukał i coś już było. Pana Adama Beremczuka, odkąd pamiętam, znałem z naszej kuchni w domu w Dołhobrodach, bo ta nasza kuchnia to takie specjalne miejsce. Odkąd pamiętam, przychodzili ludzie na wieczorki i do tego naszego domu, odkąd pamiętam, zawsze przychodził też pan Adam Beremczuk. Dziadek, jak go już potem zacząłem nazywać, prowadził takie życie takiego kogoś, kogo interesują różnego rodzaju takie nowinki techniczne, jakieś innowacje, zwłaszcza takie konstruktorskie. Zresztą potem po nim chyba, czy może w jakiś sposób taki naturalny odziedziczył jego syn Stanisław i nawet gazety różnego rodzaju o tym pisały, typu nie wiem, Przekrój, czy jakieś takie miejscowe, jak to ten syn próbował skonstruować na przykład poduszkowiec, którym by chciał polecieć gdzieś tam nad polami, żeby się unieść chociaż trochę nad ziemią. Wiem, że całe życie próbował to
w jakiś sposób zrobić. I Adam Weremczuk również miał tego typu jakby takie skłonności do wynajdywania różnych to takich właśnie technicznych nowinek. I między innymi z synem skonstruowali, właściwie zrobili pierwszy w tej okolicy mechaniczny młyn. Natomiast o tym, że jest rzeźbiarzem, dowiedziałem się, jak byłem w liceum plastycznym, podczas jednego z seansów w kinie stylowy. To kino stylowe mieściło się w naszej szkole, a nasza szkoła była w dawnym kościele franciszkańskim. Przed filmem zwykle wyświetlana była kronika filmowa. Polska kronika filmowa. Bardzo to lubiłem, bo to takie różne wieści z kraju, czasem ze świata. I tu nagle patrzę, znajoma twarz, znajoma okolica, a to Adam Weremczuk opowiadał, jak on to wyrzeźbił, taką płaskorzeźbę w takim twardym kamieniu i w sposób taki dowcipny, nawet powiem trochę taki chytry właśnie, zrobił coś takiego, że tą rzeźbę, tak przynajmniej opowiadał, nie wiem jaka jest tego prawdziwa wersja, ale że tą rzeźbę zawiózł do muzeum do Lublina, do działu archeologii, jako rzecz, którą odkrył na swoim terenie podczas kopania właśnie takich dużych stawów rybnych. No i oczywiście sądził, że przyjadą jakieś tam ekipy właśnie archeologów i zaczną ten teren badać, być może poszerzą jego też i te stawy rybne. No nic się takiego niestety nie stało. Ta rzeźba chyba długo była badana właśnie w muzeum, tak przynajmniej on o tym opowiadał i właściwie stwierdzono, że to jest bardzo starożytna rzecz. Natomiast wróciła jakby z powrotem do pana Adama, ale on w tym momencie jakby poczuł jakąś taką wolę Bożą do rzeźbienia. I od tamtej pory zaczął rzeźbić. Taki był skrót jakby jego tych pierwszych takich początkowych jakby działań artystycznych. Nasze takie pierwsze, uważam, bardzo fajne rozmowy na tematy właśnie sztuki. W sposób taki bardzo prosty, ale taki, myślę, szalenie mądry, bo on do tego podchodził w sposób niezwykle z właściwym dla siebie takim uśmiechem, z jakąś taką nawet łagodnością, ale wewnętrznie z takim właściwym dla siebie uporem. I jedno, co przyświecało jakby w tych rozmowach, w tych jego takich opowieściach, to jest to, żeby wykonać coś, co by miało takie znamiona czegoś wyjątkowego, jeśli chodzi o tą przestrzeń czasu, żeby się przebiło przez to nawet jego życie, żeby przetrwało bardzo długie lata, tak jak to, jak on słyszał w starożytności, różnego rodzaju obiekty, nie wiem, rzeźby, przetrwały. Doszedł do wniosku, i to jest jego autorstwo, że właściwie kamień polny jest taki najtwardszy, jest takim najtwardszym materiałem i chyba najbardziej prawdopodobne, że kamień przetrwa najwięcej lat. Zaczynał od bardzo prostych jakichś takich elementów pojedynczych, figuralnych, ewentualnie wielopostaciowych i to były albo jakieś takie sceny rodzajowe typu, nie wiem, jakieś takie prace polowe, prace domowe. On nie korzystał właściwie z żadnych wzorów, z niczego, tylko z tego, co sobie wyobrażał, albo może inaczej, albo to, co jakby zaobserwował, tylko to, co pamiętał ze swojej przeszłości, z tych takich właśnie prac codziennych na oku. Ale też i w pewnym momencie zaczęły się pojawiać tematy tak zwane sakralne, czyli postacie Matki Boskiej, najpierw samotnej, trochę wzorowanej na najbliższej takiej cudami, na najbliższym cudami słynącym obrazie właśnie Matki Boskiej Kodeńskiej. Ta uproszczona forma
tak jak już wielokrotnie będę o tym mówił, miała swoje takie też i bardzo charakterystyczne, językowo niezwykle takie wymowne jakieś znamiona. Trudno powiedzieć dokładnie, na czym to nawet polegało, bo to tak, i archaiczna z jednej strony, bardzo uproszczona, a jednocześnie na przykład wyraz oczu czy dłoni poprzez tą swoją prostotę, w szczegółach jakby taka, możemy powiedzieć, nawet rozbudowana. I te szczegóły typu oczy, nos czy nawet usta jakby dociekliwie jakby wyżłobione. I to nadawało temu i taki jednocześnie taki wymiar kontrastowy. Potrafił w intuicyjny, nieprawdopodobnie jakiś taki mistrzowski sposób te rzeczy zestawiać. I te postacie na przykład były szlifowane, tło drobnym, ziarnistym takim duktem stłuczonego pilnika, wydziobywał nieomalże takie różnego rodzaju fragmenty, żeby na wzór jakby rzeczywistości, żeby uprawdopodobnić tą taką sytuację, która się już zawierała właśnie w tym jego rzeźbiarskim świecie. I to jest, uważam, taka fenomenalna rzecz, takiej najbardziej prostej, ale jednocześnie szalenie mądrej takiej obserwacji tego, co się w naturze dzieje i tego przełożenia właśnie na język plastyczny. Od tej rzeźby kamiennej potem po tych wielu latach obserwowałem taką jak gdyby można powiedzieć ewolucję, która również wynikała ze stosowania różnych innych materiałów. Wynajdywał u różnych ludzi, którzy się zajmowali na przykład wyjmowaniem podczas niskiego stanu rzeki Bug drewna z dna rzeki. Były to jakieś takie wielowiekowe leżące na dnie rzeki stare dęby, które miały swój niesamowity, taki ciemny kolor. Jak rzeźbił, to oczywiście napotykał na wiele takich problemów również, bo to drewno w sobie zawiera taki drobny piasek, który wraz jakby z upływem czasu on się tam po prostu w te drobiny, w szczeliny dostawał i tępiły mu się te narzędzia, te dłuta takie przez niego wykonane, ale jednak efekt potem był znakomity, dlatego że wyraz tego ciemnego drewna rzeczywiście dodawał jakiejś takiej aury tajemniczości, takiej niezwykłości, czegoś takiego wręcz metafizycznego. Do tej pory jakby tego typu drewniane rzeźby podziwiam chyba nawet najbardziej. One mi nawet przypominają jakieś takie maski czy totemy afrykańskie, rzeźbione w hebanowym drewnie, bo to bardzo przypomina ten z Bugu wyłowiony dąb, jest bardzo bliski właśnie takim afrykańskim rzeźbiarskim materiałom. I to mnie najbardziej w tym wszystkim właśnie fascynuje. Ta taka indywidualna, niepowtarzalna wyjątkowość rzeźb całej twórczości Adama Weremczuka. I w pewnym momencie on mi zaczął opowiadać, że pojawił się u niego ksiądz proboszcz, który kiedyś u nas był w parafii, potem już znalazł się w innej, tam niedaleko Korczewa nad Bugiem, i że zamówił u niego stację drogi krzyżowej. Tak nawet takim pytającym wzrokiem badał mnie, co ja o tym sądzę. I ja powiedziałem, czemu nie, warto by spróbować. I oczywiście on się zabrał do tego w sposób taki, powiem, bardzo solidny, ponieważ wiedział, że to będzie potem wisiało jakby w kościele, będą do tego odprawiane modlitwy, w ogóle będzie to cały czas jakby obecne wśród ludzi, w miejscu świętym, więc się przejął wyjątkowo i uczynił z tego rzecz, uważam, niezwykłą, ponieważ zrobił oczywiście płaskorzeźby, które mają niezwykle w swojej prostocie niezwykłą taką wymowę. To jest
uważam, dzieło sztuki, ta seria 14 stacji Drogi Krzyżowej, która jest w tej chwili w Muzeum Białej Podlaskiej, w bardzo osobisty sposób też i jakby zakończyła mi się cała historia z siedzibą dziadka Adama. Tam w lesie, koziniec to nazywają, od kóz, które gdzieś tam sobie zawsze podjadały młode krzaki. Dziadek Adam zmarł w 1985 roku. Dom właściwie po nim opustoszał i kiedyś, po chyba nawet 2 latach, przyjechałem na to miejsce i przed tym domem stał samotnie krzyż. Dwie takie grusze, które go otulały. Zresztą to jest do tej pory. Jedyne, co zostało, to te dwie grusze i krzyż. Natomiast obok domu było wypalone ognisko. Ani jednego jakby pozostałego drewna, takiego, które się w ognisku jakby dopaliło, ale jedyne, co zostało, to nadpalona od nóg dziadka Adama rzeźba. Chyba jego nawet ostatnia. No ja oczywiście rzeźbę tą wziąłem. Dla mnie to była jakaś taka sytuacja wybitnie nawet, powiem, taka symboliczna, że nie wiem, że dziadek jakoś się tam z tym światem, w tym takim całospaleniu rozstał za pomocą swojej rzeźby, która zapewne tym, którzy siedzieli przy tym ognisku, służyła do przekładania takich już wypalonych właśnie węgli drzewnych.